Witam Was w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 2017. Jest piątek, także lecimy z gospodarstwem rolnym. No i jak widzicie na pierwszym ekranie, na pierwszym planie w sumie już zakupiłem sobie rozrzutnik. Może to nie jest rozrzutnik pierwszej młodości, nowoczesny, prosto z fabryki, ale zawsze jest to swój rozrzutnik, zawsze już jest u mnie na gospodarstwie, także mogę używać go kiedy chcę, jak chcę i gdzie chcę. Także troszkę dałem pieniędzy, ale zawsze jest już mój, nie muszę się nikogo prosić o to, czy mogę użyć, czy nie i tak dalej. Także zawsze lepiej mieć swój niż ciągle pożyczać. Także myślę, że zakup jest dobry i warty swojej ceny, że po prostu przez swoją pracę mi zaoszczędzi czasu i trochę się zwróci. No a co, dzisiaj kończymy sobie żniwa, 19 godzina, także prawie już jeszcze 3-4 godziny, bo to środek lata i dzień będzie się kończył. Także lecę w pole, palimy bizona już praktycznie ostatni raz w tym sezonie i lecimy sobie coś wykosić. Także palimy maszynkę, z paliwa jest prawie pełno, także nic nie musimy dolewać. Podnosimy header i się wybieramy w trasę. Odpalimy sobie światła, żeby tam było widać. Jak wyjadę na drogę, to też odpalimy sobie koguty, żeby nas tu wszyscy widzieli, że jedziemy. Widzieli, słyszeli. Słyszą to nas nawet już w następnej wsi, że tak powiem, bo widzą zawsze jest głośną maszynką, także zanim go zobaczymy, to najpierw go usłyszymy na pewno. Odpalę sobie koguta, żeby tu było, żeby działał. Dobra, jest. No i co, lecimy sobie wykosić zboże, chyba pszenicę mi się wydaje. Zostawię sobie słomę, bo nie wiem w sumie, czy tej słomy nie za dużo będzie, czy za mało, także lepiej zostawić, później z nią mieć problem, niż mieć problem, że jej nie ma. Także myślę, że w takim wypadku, nie wiem, czy ją zostawiać, czy nie, to lepiej ją, nie wiem czy będzie mi potrzebna czy nie, ale zawsze lepiej ją zostawić na tym polu, nawet jeśli potem mieć z nią problem, co z nią robić, tak? No bo wiadomo, że jak ją potnę na sieczkę, no to nie będę już miał w ogóle jej, że tak powiem, w użyciu, a jak mi akurat będzie potrzebna, no to skąd wezmę, jak nie wyczaruję. Godzina 19, myślę, że się uwiniemy, także powinno być ok. Jak widzicie, kostki niezebrane też leżą, kostek całe pole, kurczę, też nie mam czasu, żeby to zebrać. No ale myślę, że żniwa się skończą, także już będzie czas i wtedy się za te kostki już tutaj zabiorę. Koguta sobie zgaszę. Dobra, chyba zgaszone światła w sumie też możemy wyłączyć, no bo po co mają działać. Odpalimy sobie maszynkę. Dobra, maszyna ruszyła, podniesiemy sobie header trochę do góry i wyłączymy sieczkarnię. Dobra, no to jedziemy, zobaczymy. Dobra, no to lecimy z tematem. Dobra, kosimy wszystko. Kurczę, ustawiamy sobie tempomat. Trzeba, nie trzeba, 6 na godzinę, 7 myślę, że będzie ok. Słoma jest. Dobra, w sumie to możemy sobie jeszcze na chwilę te światła odpalić przy tym lesie. Powiem wam, że te pola przy lesie w realu, czy to w grze, zawsze mają swój taki klimat takiego, czy nie wiem jak to nazwać, rolnictwa typowego, kurczę, takiego pola naprawdę fajnie wyglądającego. Takie pola pod lasem to zawsze jakieś to inne, dużo, dużo ciekawsze niż takie, nie wiem, na otwartym terenie. Jakoś mi się to pola takie właśnie pod lasem bardziej podobają i tak dalej. Także tu też jakiś klimat na tej serii jest. W końcu chyba wam się spodobało, jakieś tam 2000 wyświetleń zawsze jest. Możecie pisać, czy wam się podoba teraz, co oglądacie, czy nie, czy nuda, co byście chcieli zobaczyć, czy jakąś inną serię, czy z farminga, czy coś, bo myślę, że ta seria jest naprawdę dość ciekawa. Na polskich maszynkach taki rozwój, zawsze to dość fajna seria. Trochę nie powiem, że tamta seria w poniedziałek, co była, nazywała się Polskie Gospodarstwo, szkoda, że wam nie przypadła do gustu, no bo jednak tam nie było takiej oglądalności,
Raz było 1000, raz było, nie wiem, 3000, zależnie co robiłem, ale nie było takiej regularności, że tak powiem. A tu jednak na tej serii zawsze te 2000, ponad 2000 wyświetleń jest, także naprawdę myślę, że wam się spodobało. Kurczę, chyba pojedziemy tędy dość. Problem będę miał na dole pola, że tak powiem, co zrobić. Kurczę, z tym, no ale dobra, jedziemy. Jak widzicie, buraki są, będą kopane. Jakiś sprzęt będzie trzeba wynająć, bo jednak nie będę kupował na razie kombajnu do ziemniaków, do buraków. No bo jednak na jeden sezon się nie opłaca, nie jest to warte. Nie mam też tyle tych buraków, żeby kombajn kupować, także na pewno coś wynajmiemy. Rozrzutnik jest, tak jak mówiłem, o ciągnikach. Po tym sezonie sprzedaję Zetora niebieskiego, kupuję Ursusa C355 z turem, także już będzie rozrzutnik jest, teraz zostanie tur z widłami zakupiony do gnoju i będzie też już kolejna akcja na swoich maszynkach. Kurczę, jak to teraz wykosić? Tutaj chyba skręcimy w lewo na maksa. Albo na samym dole i byśmy na tej łące zawrócili, bo ona jest wykoszona, także byłoby chyba tak lepiej nawet. Dobra, też trzeba wykorzystywać swoje drugie pola, że tak powiem. Chociaż w sumie, czy muszę nawracać? Nie, dobra, pojedziemy, nawrócimy. Jak już powiedziałem, no to jedźmy. Maszyna, ona nie ma tu żadnych snopków, akurat na dole tak wyszło, że żadnego snopka nie ma, także możemy sobie nawrócić na spokojnie. Kurczę, już trawa rośnie kolejna, że tak powiem. Snopków nie pozbierałem, będzie trzeba tu poszaleć, żeby jak najmniej potem ich, potem następną trawę jak najmniej pognieść, że tak powiem, bo wiadomo, że to straty w plonach. Także też w tym farmingu akurat mam ustawione, jak widzicie, modyfikacja na dni pory roku. Także ten dni pory roku, no na pory roku. Czyli tam realny czas, można powiedzieć, realne pory roku. No i przewinąłem jeden dzień i jak widzicie, już trawa urosła następny cykl, że tak powiem, tej trawy. Także będzie trzeba to jak najszybciej zebrać, żeby potem następny pokosz mieć. No i co, będziemy sprzedawać te kostki. Nie wiem w sumie, czy jakiś odcinek ze zbierania kostek, chyba jeśli bym, nie wiem, pół odcinka na przykład prasowanie słomy, pół zbierania kostek, myślę, że coś takiego byłoby ok, żeby nie cały odcinek z jednej pracy, tylko ze zbierania kostek, bo to chyba za ciekawe by nie było. Kurczę, to na 600, no z jednej strony fajnie, bo zboże sypie, z drugiej nie fajnie, bo będzie trzeba z buta biec po Zetora z przyczepą, no bo wiadomo, praca samemu na gospodarstwie to zawsze jest problem, kto tym drugim sprzętem przyjedzie. Największy właśnie problem jest podczas żniw, no bo jak się jedzie kombajnem, no na swoje pole, no kto ci tym ciągnikiem przyjedzie, jak jesteś sam na gospodarstwie, można tak powiedzieć. Także myślę, że właśnie podczas żniw jest największy z tym problem samemu oprawiać gospodarstwo, bo tam inne prace polowe, jakieś orki, talerzowanie, kultywatorowanie, siewy, to samemu idzie spokojnie to obrobić. Także wtedy akurat samemu można ogarnąć. No a natomiast przy żniwach, no to jednak trzeba mieć tą drugą osobę. Żniwach, nie wiem, chyba że wykopki jakieś tam na dużą skalę, to też już trzeba mieć więcej osób. Kopanie buraków, to tak, natomiast myślę, że na innych pracach polowych spokojnie samemu można ogarnąć. Wiadomo, że w farmingu to tam można pracowników wynająć i tak dalej, ale żeby pograć realnie, no to kto na takim małym gospodarstwie jak ja, teraz gram jakiś pracowników sobie wynajmuję, chyba że jakiegoś Mietka albo nie wiem kogo, Zenka znajdzie na wsi znajomego i tyle, i mu pozwoli podjechać na pole i tyle ciągnikiem z przyczepą, no bo jednak na takiej małej wsi, na małym gospodarstwie, kto by tam się porwał z tym, żeby sobie pracownika jakiegoś tak na sezon wynająć na przykład, to chyba w ogóle już nie na takim małym gospodarstwie w ogóle by się na tym, że tak powiem, nie zarobiło.
Ja myślę, że koszty by były dużo, dużo większe. Dobra, 2540 litrów. No i co, ja sobie tym bizonem tu gdzieś z boku stanę, światła zgasiłem, bo po co ma akumulator się wyczerpywać. Dobra, odpalamy rurę. Opuścimy sobie header. Zgasimy maszynę, no i biegniemy po pociągnik. Przejedziemy sobie tutaj przez krzaki koło kukurydzy. Myśl po drodze, nic nie jedzie, lecimy tędy. Nie będę biegł po prostu drogą, bo jest dużo dłużej. Także przejdziemy tutaj koło krów i lecimy już. Jesteśmy na gospodarstwie. Raz, dwa, jak widzicie, pole tutaj był rzepak. Soja chyba tu było, chyba soja. Też będzie trzeba to talerzować. Możecie pisać, czy byście chcieli odcinek z talerzowania, z orki i tak dalej. Także wszystko jest możliwe. Dobra, odpalamy. Przyczepa jest podpięta. Także światła i lecimy w pole. Też nie wiem w sumie, ile ten odcinek już tam trwa. Bo było jedno cięcie drobne. Dobra, lecimy. Także myślę, że już około 10 minut. Także dojadę, wysypę i chyba będziemy kończyli, albo jakiś jeszcze tam kawałek przekoszę do końca. Też wiadomo, te odcinki nie mogą być jakieś mega długie, bo nie wiem, czy w ogóle je oglądacie. Czy nie możecie mi napisać w komentarzu, ile średnio oglądacie odcinek? 2 minuty, minutę, 10 sekund? Cały czy oglądacie od początku do końca? Bo to też mnie ciekawi, na YouTubie niby są statystyki średni czas oglądania, ale to też tak... Średni to średni, wiadomo, że jeden ogląda cały, inny wejdzie i wyjdzie. Także ja bym chciał się dowiedzieć od was, ile wy tak naprawdę oglądacie minut odcinka. Możecie napisać, ile na przykład z serii, z modyfikacji, ile tam oglądacie, czy całe, czy 5 minut, ile tu oglądacie, czy 5 minut, czy 10. Bo to też mnie ciekawi, czy w ogóle wam się serie podobają. Dobra, możemy światło zgasić. Podjeżdżamy pod bizona. Tak, żeby też tu drogi za bardzo nie zajechać. O, światła z tyłu gasimy i włazimy do bizona szybko. Dobra, 2000 litrów trochę się będzie z bizona to wysypywało długo, mi się wydaje, bo jednak bizon nie ma za zbyt szybkiego opróżnienia tego zbiornika. Także chwilę poczekamy. Nasypiemy sobie najpierw trochę na przód, żeby tutaj było trochę więcej. No i co? Tak jak mówię, czekam, co byście chcieli w następnym odcinku. Jakieś, nie wiem, talerzowanie, prasowanie słomy, zbieranie kostek, orka. Nie wiem w sumie, co bym mógł jeszcze zrobić. No żniwa już powoli, jak gdzie dobiegają końce, także nie ma co więcej odcinków nagrywać ze żniw, tylko ten będzie jako drugi i tyle. Dobra, schowamy rurę. Ja sobie tu dojadę do końca chyba i będziemy chyba odcinek kończyć, bo kurczę, nie wiem, ile on trwa. Także wiadomo, żeby za długo nie wyszedł. Także ja sobie tutaj dojadę. Ewentualnie jeszcze jeden pasek w poprzek i będziemy odcinek sobie kończyli. Także myślę, że będzie ok. Także co, ja was zapraszam też, żebyście oglądali inne serie z modyfikacji, inną serię z innych gier. No, na razie jest Minecraft. Chcę zobaczyć, jak ten Minecraft będziecie oglądali. Wiem, że jednego odcinka nie nagrałem, po prostu nie miałem czasu, dlatego się nie pojawił, ale myślę, że już od następnego tygodnia powinien być już tak regularnie. O, dobra, dobrze, wyjdziemy. No i co? Zobaczę, czy będziecie oglądali, czy nie. Jak nie, no to spróbujemy z inną grą. Wiadomo, trzeba metoda prób i błędów, że tak powiem. Także będzie się działo. Nie wiem, może wrócimy znowu do dwóch serii z Farming, ale naprawdę to bym musiał znaleźć jakąś fajną mapkę, która by mi się mega spodobała, żeby też pograć fajnie, realnie kasę pozarabiać i tak dalej, żeby nie musieć wymieniać maszyny od tak, tylko żeby tą kasę samemu sobie tak fajnie pozarabiać. Dobra, 11 minut, także co, będziemy kończyli, bo nie wiem, ile tam wyszło wcześniej przed cięciem, także ode mnie tyle.
Dzięki za uwagę, zostawcie suba, zostawcie lajka, łapkę w górę, komentarz. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!